Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Ethan, a oczywiście oglądacie Battle Royale w wersji hardcore gry H1Z1. I pierdot wylądował. Szybko przeszukujemy, czy coś ciekawego się tutaj uda znaleźć. No dokładnie. Wiesz to? Wiesz to. Jest i granat. Przydałaby się kamizelka, bo ostatnio nie miałem tej kamizelki i właściwie zazwyczaj ginąłem dosyć szybko. Myślę, że z kamizelką byłoby troszeczkę łatwiej. Tak, granat weźmiemy sobie na trzecie miejsce, a broń na drugie. Apteczki też oczywiście przydatna rzecz. Przydałby się jakiś karabin, żeby móc troszkę szybszy ogień prowadzić. Albo strzelba. Na budynek jak znalazł. Krótki dystans, mała przestrzeń i zębeki za oknem. Troszkę rzeczy udało nam się znaleźć. Kusze. Jakoś mnie nie interesuje, więc sobie ją darujemy. Jest jej body armor, co z pewnością przyda się, bo przez to ostatnio sporo ginąłem, że właśnie nie miałem żadnej ochrony tułowia i ludzie szybko mnie zabijali. Wszędzie pozamykane, bardzo dobrze. Nie oznacza to, że nikogo tutaj może nie być. Po prostu mógł zamknąć za sobą drzwi. To zdejmiemy, a założymy sobie hełm. To było taktik, coś tam chyba. Waste pack nie będzie mnie interesował. Czy ja słyszałem otwierające się drzwi? I teraz pytanie, czy... Ale wydaje mi się, że... To ja po prostu nie zamknąłem wchodząc tutaj. I teraz te po prostu zombiaki mogą mi się tutaj panoszyć. Dobra, gdzie jestem? W ogóle D6, czyli główne miasto. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Na pewno nie chciałbym, żeby tutaj mi się zębiaki kręciły gdzieś. Ewentualnie mogę przejść do innego budynku, żeby spróbować znaleźć trochę ekwipunku. Jest i apteczka. Zobaczmy, gdzie będzie nam się strefa zmniejszała i niestety... No trzeba stąd uciekać.
God damn it, niestety moja celność jest porażająca. Tutaj wchodziłeś? Może gdzieś? No dokładnie. Kolejna amunicja do shotguna. Z pewnością się przyda. Co ty tam miałeś? To się przyda. I trzeba będzie się stąd powoli zbierać. Dobrze byłoby znaleźć samochód, niestety. Nie widzę w pobliżu żadnego. Aha, to do mnie. Chyba tam ktoś jest. Dobra, lecimy na East. Tam ktoś musi być. Zombiaki zaczynają się zlatywać. Więc może być tak, że zaraz po prostu zacznie mnie gonić. Trzeba przyznać, że masakrycznie dużo zombiaków jest w okolicy. Co mnie nie pociesza. Pytanie, czy w kościele... O, god damn it, ile to ich tam było. No właśnie chciałem sprawdzić kościół, bo tam czasami dobry sprzęt się pojawia, ale niestety taka ilość zombiaków, że nie sposób było tam wejść. Mógłbym stąd nie skakać, po prostu powoli sobie stąd zejść. Dobra, gdzie jestem? E6. Jestem gdzieś tutaj, więc po prostu zacznę biec wzdłuż rzeki i powinienem dobiec do bezpiecznej strefy. Jest i przede mną jakaś tama, przy której generalnie powinienem być już w tej strefie. Jedyny problem, że teraz ktoś może po prostu mi tu zacząć z góry strzelać. Ale sprawdźmy na mapie, jak to wygląda. Jestem na F6, czyli w tym momencie jestem gdzieś dokładnie w tym miejscu. Więc podbiegnę sobie troszkę bliżej tej tamy. I tam na razie przeczekam najbliższą falę gazu oraz ewentualnie postaram się bronić, jeżeli ktoś będzie próbował tutaj przyjść dokładnie tą samą drogą, co ja teraz idę. Niestety koniecznym było przemieszczenie się, gdyż tam już dosięgłaby mnie kolejna fala gazu. Tak więc na razie uciekam, a ktoś tam się porządnie rozstrzelał.
Po drodze widziałem jeszcze jednego gracza, który też uciekał z tej niebezpiecznej strefy, ale niestety był zbyt daleko, żeby w ogóle do niego strzelać. To nawet sobie nie zawracałem nim głowy. Teoretycznie powinienem być w tym miejscu bezpieczny. Ale to tylko teoretycznie. Może spróbuję się dostać na te skały. No fuck, niestety jeszcze mnie zombie goni. Dobre miejsce. Ale niestety trzeba z niego uciekać, bo strefa nieubłaganie się kończy. Zostało 14 graczy, a ja generalnie biegnę przez środek rzeki. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale niestety na tą chwilę nie przyszło mi nic lepszego do głowy. Bo muszę się dostać tutaj na górę po prawej stronie. W tamtą stronę będzie się zmniejszała strefa. No i niestety wadą jest cały czas to, że mam tylko pistolet i strzelbę na krótki dystans. 13 graczy. Pierwsza dziesiątka już jest w zasięgu ręki. Zombie przestały mnie gonić. To dobrze. Czy tu będę bezpieczny? G6. No generalnie powinienem być. Więc co, przeczekamy tutaj tą chwilę i zobaczymy, gdzie będzie się pojawiać kolejny krąg do strefy, gdzie będzie trzeba uciekać. Niestety strefa się zmniejsza, więc nie mogłem być już dłużej w tym miejscu. Jedyne co mi teraz przyszło do głowy, to przebiec pod tym mostem i kierować się w tamtą stronę. Co jest jedynym dobrym rozwiązaniem. A druga dobra wiadomość jest taka, że... O cholera. Że zostało nas bodajże 6. Tylko proszę nie zrzucać mi tutaj nic na głowę. Dobra, udało mi się dobiec do drogi. Więc tutaj gdzieś powinna się kończyć strefa gazu. Albo i nie. Zostało nas tylko 5. Niestety to jest dosyć mocno otwarty teren, co mnie martwi, bo mam broń niestety. Właśnie, czy tam ktoś biega? Właśnie, to jest gracz.
Na razie jestem osłonięty przez krzaki. Słyszę tam jakieś strzały, więc... Gdzieś panowie toczą wojnę. Czy tam jest gracz, czy zombie? Chyba zombie. No ale zostało nas już tylko czterech. Bardzo dobra informacja. Niestety informacja jest zła, że muszę biec nadal w tamtą stronę. Niestety to było zombie. Bo dziwnym trafem biegło w tą stronę. Aha, czy to do mnie? Raczej nie. Jestem w okolicach tej drugiej drogi. Powinienem być tutaj całkiem dobrze osłonięty przez te krzaki. Aha. Tam ktoś był. Shit. Dawaj, 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 używaj apteczki, używaj apteczki. I lecimy. Strefa będzie się zmniejszać w tamtą stronę. Więc znowu powinienem troszkę się cofnąć. Myślę, że do któregoś z tych krzaków, co powinno dać mi dobrą osłonę. Oho, to do mnie. To do mnie. Niestety nie mam tutaj żadnego miejsca, w którym mógłbym się schronić. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ten las na górce. To może być właściwie jedyne rozwiązanie. Aha, to do mnie strzelają. Fuck, 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 fuck. Ah, goddammit. Trzeci! Także całkiem dobry wynik. Myślałem, że gość po prostu jest dalej i z większej odległości strzela. No ale cóż, trzeba się uczyć na błędach. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Hej!